Witam wszystkich bardzo serdecznie na trzecim spotkaniu z serii Mroczna odsłona seksualności człowieka. Tylko jednym zdaniem tak przypomnę, o czym mówiliśmy wcześniej, dla tych, którzy nie byli, ale dla tych, którzy byli też. Na pierwszym wykładzie poruszaliśmy temat związany z pornografią. Jest to trudny temat. Niemniej jednak, jako chrześcijanie, powinniśmy zajmować konkretne stanowisko w takich sprawach. Powiedzieliśmy sobie, w jaki sposób wygląda uzależnienie od pornografii i jak możemy sobie z tym poradzić, jak takim osobom pomagać. Drugi wykład dotyczył kwestii związanych z różnego rodzaju wypaczonymi preferencjami seksualnymi. I powiedzieliśmy sobie, jakie stanowisko Biblia zajmuje w tej sprawie i jak my jako chrześcijanie powinniśmy podchodzić do takich sytuacji, do ludzi, którzy mają tego typu problemy. Natomiast dzisiaj będziemy mówili sobie na temat dzieci wykorzystywanych seksualnie. I w jaki sposób możemy takim osobom pomagać, jak również odniesiemy się biblijnie do pewnych sytuacji, które pośrednio wspominają o takich osobach. Dziękuję Wam bardzo za to, że przyszliście dzisiaj i chciałbym teraz pomodlić się, żeby to był naprawdę błogosławiony czas. Więc prosiłbym, abyśmy powstali do modlitwy. Panie Boże, ukochany, chcę bardzo dziękować Tobie za to, że dałeś nam cudowną pogodę słoneczną, ciepłą, ale że w tym dzisiejszym dniu dałeś nam również i czas na to, byśmy mogli się spotkać na tym miejscu, aby zastanawiać się nad tematami, które może są trudne, ale są też bardzo, bardzo ważne, bo wielu ludzi, również i chrześcijan, zmaga się z tym i cierpi, Panie. Dlatego prosimy Ciebie o to, abyśmy mogli wyjść naprzeciw potrzebom takich ludzi, zrozumieć ich lepiej, wesprzeć ich, pokazać, że jest droga wyjścia w Tobie. Dlatego błagamy o to, aby Duch Twój Święty był tutaj obecny i kierował każdym słowem i całym tym czasem. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Tak. Jeżeli chodzi o temat związany z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie, to tak prywatnie muszę powiedzieć, że był to dla mnie temat zawsze bardzo ciężki do zniesienia. Dlatego, że miałem awersję do ludzi, którzy dopuszczają się takich rzeczy. Nie potrafiłem do nich podejść z miłością Chrystusową. To mówię otwarcie. Ja zawsze bardzo kochałem dzieci, odkąd tylko pamiętam, i jestem bardzo wyczulony na ich krzywdę. Dlatego każda osoba, która dopuszcza się tego względem dziecka, była już u mnie na skreślonej pozycji. Jednak Bóg z czasem pokazał mi, że zarówno dziecko, które padło ofiarą wykorzystywania, jak i sprawca, tak samo potrzebują Chrystusa. To jest bardzo ważne. Bo łatwo jest postawić krzyżyk na kimś. Nawet jeżeli mielibyśmy tak z ludzkiego punktu widzenia patrząc uzasadnione powody ku temu, żeby kogoś skreślić i powiedzieć zboczeniec, pedofil, obrzydliwy facet. Chociaż kobiety też się dopuszczają takich rzeczy. Obrzydliwy człowiek. To są naturalne reakcje, naturalne uczucia, które mogą w nas zbierać. Jednak jako chrześcijanie powinniśmy się uczyć patrzeć na ludzi troszeczkę inaczej. Nie jest to równoznaczne z popieraniem ich postaw i czynów. Niemniej jednak dla Jezusa nie było różnicy, czy ktoś jest zboczeńcem, czy ktoś jest skrzywdzony, czy ktoś jest złodziejem, czy ktoś jest celnikiem. On przebywał z celnikami i grzesznikami. I on przyszedł po to, żeby leczyć takich ludzi. Musimy zrozumieć, i mam nadzieję, że w trakcie tego wykładu się to uda, czym jest zjawisko wykorzystywania seksualnego, jak ono się objawia i w jaki sposób możemy temu zaradzić. Więc wykorzystywanie seksualne dzieci to
jest jedno z największych obrzydliwstw i okropieństw, jakie są obecne w dzisiejszym świecie. Bo żeby wykorzystywać dzieci, to naprawdę trzeba być albo wypaczonym umysłowo, albo zdemonizowanym, albo jedno i drugie. Ale tak jak mówiłem, takie osoby też potrzebują Pana Boga. Dzieci są bardzo łatwym celem dla osoby, która chce je wykorzystać, dlatego że są bardzo ufne, bardzo otwarte na drugiego człowieka, zwłaszcza jeżeli chodzi o dorosłych, których odbiera jako swoich obrońców, jako tych, którzy powinni je wspierać, pomagać, przystosować się do życia. Ja pamiętam, nie opowiadam zazwyczaj takich doświadczeń, ale akurat jak już jesteśmy w temacie, to chciałem powiedzieć. Pamiętam, jak ja prawie padłem ofiarą wykorzystania. Miałem takie doświadczenie, kiedy w wieku, nie wiem ile mogłem mieć, 8 lat, 7, coś takiego. Pamiętam, jak sprzedawałem nasze pieski. Mieliśmy taką piękną, bardzo mądrą suczkę, Sarę, która urodziła 6 szczeniąt. A moi rodzice, alkoholicy, nawet nie czekali na to, aż te pieski będą wykarmione, żeby je sprzedać, dlatego że chcieli mieć na wódkę. Więc wzięli te pieski i mi też dali jednego. Mówią, no, zaczepiaj ludzi na ulicy, sprzedasz pieska za 5 zł. I później nam przyniesiesz. I zaczepiałem ludzi z takim malutkim okruszkiem. I się pytałem, czy ktoś chciałby pieska za 5 zł, ale nikt nie chciał. I w końcu szedł taki dziadek, pijany. Zaczepiłem go też i powiedziałem, czy chciał pieska za 5 zł. Bo wiesz co, nie mam przy sobie pieniędzy teraz, ale mieszkam tutaj niedaleko. Gdy ze mną poszedł, to kupię od ciebie tego pieska. No i ja niewiele myśląc, jak to na dziecko przystało, poszedłem z nim. I kiedy weszliśmy do bloku, w którym mieszkał, do mieszkania, na szczęście nie zamknął drzwi. Wyciągnął z portfela 4,50, mówi, zobacz, nic nie mam już więcej, nie? Czy może być tyle? Mówię, dobra, nie ma problemu, chciałem wychodzić. On zaczął się do mnie dobierać. Przerażony rzuciłem pieska na stertę ubrań, która tam była. Odepchnąłem go tyle, ile miałem siły, a ponieważ był pijany, więc łatwo stracił równowagę. Bo jakby był chociaż troszkę bardziej trzeźwy, to bym nie miał szans. Złapałem za klamkę, wybiegłem najszybciej jak mogłem, uciekłem do ojca. Jak ojciec się dowiedział o tym, co się stało, to chciał iść i zmiażdżyć temu facetowi twarz. Ale byłem w tak ciężkim szoku, że zapamiętałem blok, ale nie zapamiętałem klatki, w której on był. Chodziłem z klatki do klatki i nie mogłem sobie przypomnieć, do którego mieszkania ja wszedłem. Wiedziałem, że na parterze, ale nie wiedziałem gdzie. A ojciec taki nabuzowany chodził, mówi, tutaj cenzura oczywiście, zabiję tego faceta, normalnie go zniszczę. To był jeden z niewielu momentów, który pamiętam, gdzie ojciec faktycznie spełnił swoją rolę tak jak powinien, gdy czułem się bezpiecznie. Ja akurat z kolegą chodził. Wtedy, no to razem z kolegą poszłem, mówię, ja pójdę z wami. I ten kolega mówi, zostaw dzieciaka, on jest w szoku. To jest naprawdę ciężkie przeżycie dla niego. Więc wierzę, że to Anioł Boży sprawił, że uniknąłem tego zdarzenia. Ale można powiedzieć, że chociażby w niewielkim stopniu rozumiem, z autopsji dzieci, które doświadczyły takiego niewłaściwego zachowania. I tak jak już mówiliśmy, dzieci postrzegają dorosłych jako swoich obrońców i opiekunów. One są bardzo ufne wobec nich, dlatego w momencie, w którym takie osoby, które są dla nich autorytetem, które są dla nich
takim parasolem, który ma je chronić, wykorzystują je. Bo rujnują dziecko psychicznie i emocjonalnie, po prostu niszczą cały jego świat. To jest bardzo, bardzo poważna sprawa. Jedna ze specjalistek w zakresie wykorzystywania seksualnego, pani Krystyna Marzec-Holka, inna też jest bardzo ciekawa, Magdalena Czuk, warto przeczytać książkę jak pomóc dziecku wykorzystywanemu seksualnie. A tutaj wracamy do tego cytatu. Pani Krystyna Marzec-Holka w książce Przemoc seksualna wobec dziecka napisała: czyn lubieżny jest zamachem na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Występek ten jest naruszeniem obyczajności seksualnej, nadużyciem seksualnym lub wykorzystaniem seksualnym. W najszerszym znaczeniu przez wykorzystywanie seksualne rozumie się każde zachowanie osoby dorosłej, a w każdym razie silniejszej i lub starszej, które prowadzi do jej seksualnego zaspokojenia kosztem dziecka. Warto tutaj wspomnieć również o tym, że dzieci, które są wykorzystywane seksualnie przez wypaczonych dorosłych, one przedwcześnie dojrzewają seksualnie. Tak jak w przypadku oglądania pornografii, jak sobie przypominacie ci, którzy byli. Tak samo i tutaj. Pewne mechanizmy, które powinny się aktywować dopiero w okresie dojrzewania, załączają się dużo wcześniej. I ten rozwój psychofizyczny jest zakłócony. Bardzo często skutkuje to różnego rodzaju dewiacjami w przyszłości, zarówno u dziewczyn, jak i u chłopców. Jakimi? Mówiliśmy sobie, odsyłam do pierwszego wykładu. I do drugiego. Wykorzystywanie seksualne obejmuje, po pierwsze, bezpośredni kontakt seksualny z dzieckiem, kiedy dochodzi do całkowitego zbliżenia pomiędzy napastnikiem, a pomiędzy dzieckiem. Obejmuje to również obnażanie miejsc intymnych na oczach dziecka. Więc nie trzeba nawet dziecka bezpośrednio dotykać, czy czegokolwiek mu robić. Jeżeli ktoś stosuje wobec niego obnażanie się, no to już jest forma wykorzystywania seksualnego, ponieważ podnieca to napastnika. To jest naprawdę niesamowite. Namawianie dziecka poprzez prośby, nacisk, groźby do brania udziału w czynnościach o charakterze seksualnym. I to może obejmować zarówno pobudzanie dziecka, jak i sprawcy. Nie będę opisywał szczegółów, wiecie, w jaki sposób można pobudzać seksualnie, prawda? Kolejna rzecz. Podglądanie dziecka podczas korzystania z toalety lub prysznica jest formą wykorzystywania seksualnego. Prezentowanie dziecku treści pornograficznych też wchodzi w ten skład. Wykorzystywanie dzieci do pornografii dziecięcej. Zmuszanie lub wykorzystywanie dzieci do prostytucji i rozmowy z dzieckiem o lubieżnej treści. I może tutaj na tym ostatnim się zatrzymam, żeby wyjaśnić jednym zdaniem, jaka jest różnica pomiędzy rozmową z dzieckiem na temat seksu, która jest mu potrzebna do właściwego rozwoju i którą każdy opiekun dziecka powinien przeprowadzić, a pomiędzy rozmową, która ma formę wykorzystywania seksualnego. Dziecko w pierwszej kolejności informacje na temat seksu powinno uzyskiwać od rodziców. Oni powinni być najlepszymi edukatorami w tej kwestii i przygotować dziecko do pełnienia roli seksualnej również w społeczeństwie, w zdrowym, biblijnym pojęciu tego słowa. Powinniśmy być bardzo otwarci na to, żeby z dzieckiem rozmawiać na takie tematy, żeby odpowiadać na pytania, żeby nawet, gdy jest w odpowiednim wieku, sprowokować taką rozmowę. W książce Chcę rozmawiać z moim dzieckiem o seksie. Autor sugeruje, że powinien to być wiek
granicach od 8 do 9 lat, kiedy pierwszy raz rozmawiamy z dzieckiem o seksie i gdy inicjujemy taką rozmowę. Dlatego, że mniej więcej w tym wieku małe dzieci zaczynają się interesować tą sferą i rozmawiają pomiędzy sobą o różnych dziwnych rzeczach nieprawdziwych, które słyszą od znajomych. Więc w pierwszej kolejności powinno usłyszeć od rodzica. Natomiast kiedy ma to być lubieżna rozmowa, to są to rozmowy zawierające podteksty erotyczne wobec dziecka. Więc jest to coś niewłaściwego. Co ciekawe, jedno dziecko na sześć jest wykorzystywane seksualnie. 75% z tych dzieci nie wspomni o tym ani słowem. Dlaczego? Przyczyny są różne, ale mogę wyszczególnić dwie. Po pierwsze, dlatego, że się wstydzą, bo czują się nieczyste moralnie. Uważają, że to jest ich wina, że je to spotkało. I druga rzecz, panicznie się boją. Zresztą bardzo często dorośli, w momencie, w którym dziecko już się zdecyduje opowiedzieć o swoich przeżyciach, albo je wyśmiewają, albo zamiatają sprawę pod dywan, albo krzyczą na mnie, że kłamie. I w ten sposób jeszcze bardziej pogłębiają traumę, którą dziecko przeżyło. Więc tutaj sygnał też do nas, do dorosłych, nie tylko rodziców tych dzieci, które są wykorzystywane, ale ogólnie do dorosłych. Dlatego, że dziecko niekoniecznie musi do rodzica przyjść, jeżeli się już zdecyduje. Albo na przykład nie pójdzie do szkoły i nie zapuka do gabinetu psychologa. To może być przypadkowa osoba, to może być ktoś z nas. I jeżeli dziecko obdarzy cię takim zaufaniem, to jesteś naprawdę wyróżniony tutaj. Więc prosiłbym bardzo, żebyśmy mieli to na uwadze. Teraz, jeżeli byśmy mieli policzyć, ile to jest jedno dziecko na sześć, ile dzieci jest wykorzystywanych seksualnie, to badania pokazują, że rocznie na świecie rodzi się około 131 milionów dzieci, z czego 55 milionów umiera. Czyli w ostatecznym rozrachunku mamy przyrost naturalny na poziomie 76 milionów. Jeżeli przyjmiemy tę liczbę jako wyjściową, to 1/6 z tej liczby jest wykorzystywana seksualnie, co daje 12,6 milionów dzieci, które są wykorzystywane seksualnie. 12,6 miliona. To jest zatrważająca liczba. I teraz, w jaki sposób rozpoznać dziecko molestowane seksualnie? Bo wbrew pozorom wcale to nie jest takie proste. U dzieci poniżej 5 roku życia są pewne objawy, które mogą wskazywać na to, że są wykorzystywane. Kilka będzie jeszcze takich informacji, można powiedzieć, niebiblijnych, które są ważne, żebyśmy zrozumieli, jak pomagać takim ludziom. A potem odniesiemy się do tego na podstawie Pisma Świętego. Mają specyficzne oznaki fizyczne w okolicach intymnych, które wskazują na wykorzystywanie seksualne. Odczuwają bolesność lub krwawienia z gardła albo w okolicy intymnych. Zachowują się w sposób seksualnie nieodpowiedni dla swojego wieku. Czyli dużo mówią na ten temat, na temat współżycia seksualnego, albo mogą zachowywać się w sposób bardzo taki lubieżny wręcz czasami, prowokujący. Dlatego, że właśnie te mechanizmy, które nie powinny się uwidocznić w ich wieku, aktywowały się. Kolejna rzecz. Odgrywają z zabawkami lub z innymi dziećmi akty seksualne. Jest to wiedza, która jest nieadekwatna do ich wieku. Więc to jest już bardzo ważna wskazówka dla osoby dorosłej, że coś jest nie tak. Kolejna rzecz. Zachowują się nieodpowiednio seksualnie w stosunku do dorosłych.
rysują narządy płciowe. Powtarzają obsceniczne słowa czy zwroty. Dziecko, które było wykorzystywane seksualnie, bardzo często od sprawcy uczy się zwrotów bardzo wulgarnych w odniesieniu do seksualności, do narządów intymnych. I nie rozumiejąc nawet ich znaczenia, powiela je, powtarza je. To już powinno być bardzo ważnym sygnałem dla nas. Płaczą histerycznie w czasie zmiany pieluszki, dlatego że gdy zmienia się im pieluszkę, one utożsamiają to z momentem, w którym były wykorzystywane. I to jest bardzo mocne przeżycie dla takich dzieci. Zachowują się histerycznie też podczas zdejmowania ich ubrania. Takie dziecko bardzo ciężko jest przebrać, dlatego że sprawca mógł zedrzeć z nich ubranie albo zmusić do tego, żeby rozebrało się przed nim. I to jest bardzo, bardzo ciężkie dla takiego dziecka. Utrudnia mu normalne funkcjonowanie. Natomiast w przypadku dzieci... Nie, może jeszcze tutaj tak. Dzieci poniżej 5 roku życia okazują bardzo silny lęk wobec określonej osoby. I teraz tutaj to jest też bardzo ważne. W momencie, w którym dziecko na przykład widzi swojego wujka, czy swojego ojca, czy matkę, czy ciotkę, i na samą myśl o tym, że ta osoba jest w domu, albo że mają do niej jechać, ją odwiedzić, tak? Czy na przykład to może być nauczyciel ze szkoły, to wpada w obsesyjny lęk. Nie chce mieć w ogóle styczności z taką osobą. I bardzo często wtedy dorośli się zastanawiają, ale czemu? Przecież ta osoba jest taka kochana, taka miła. Zwłaszcza jeżeli jest to członek rodziny, bardzo ciężko jest uwierzyć dziecku, że ta osoba, która była postrzegana jako taką miłą, cudowną i kochaną, mogła się dopuścić czegoś takiego. Gorzej jeszcze, jeżeli ma to miejsce w przypadku relacji rodzic-dziecko. To jest coś strasznego. Dlatego, że gdy jeszcze jest to osoba jakaś z zewnątrz, to rodzice, o ile dojrzale podejdą do tego, mogą dziecku pomóc, mogą je wesprzeć. Takie dziecko naprawdę odczuwa ogromną potrzebę akceptacji, miłości i tego, żeby zapewnić je o tym, że to nie ono jest winne temu, że zostało wykorzystane. O tyle, kiedy jeden z rodziców jest sprawcą, jest to trudniejsze, dlatego że to rozwala całą rodzinę. I drugi rodzic musi się zmagać nie tylko z faktem, że dziecko zostało wykorzystane, ale że zrobił to współmałżonek. Bardzo często zakończa to małżeństwo. Chyba że druga strona, która się o tym dowiaduje, jest bierna i żeby chronić rodzinę, kierując się wyższym dobrem, w cudzysłowie, zachowuje to w tajemnicy i ignoruje sygnały, które otrzymało od dziecka. To jest porażka wtedy. Kolejna rzecz. Zdają sobie sprawę, zdają się zaniepokojone lub zaprzątnięte czymś, ale nie chcą powiedzieć czym. Dlatego, że sprawca często zmusza je do tego, żeby utrzymywały to w tajemnicy, zastraszając dziecko albo przekupując je. W momencie, w którym je przekupuje, dzieci, pomimo tego, że czują się brudne moralnie, one tak jakby czerpią korzyści z tego za określone zachowanie. I sprawca wtedy uzależnia dziecko od siebie, zaprzyjaźniając się z nim tak jakby. Na początku bawi się z nim, poświęca mu czas i po prostu uzależnia dziecko od swojej obecności, a później za pomocą systemu nagród i kar manipuluje takim dzieckiem. Są jednak i tacy, którzy zastraszają, biją dziecko, wyżywają się na nim. I takie dziecko jest zastraszone, ono boi się powiedzieć cokolwiek. Kolejna rzecz. Powtarzają, że są złe, nieprzyzwoite i niegrzeczne, bo tak się czują. Pomimo tego, że nie rozumieją dokładnie tego, co się stało, one gdzieś podświadomie odczuwają, że są moralnie brudne.
Kolejna rzecz. Stają się niepewne i bojaźliwe lub przylegają do rodziców. Wszędzie za nimi chodzą. Nie chcą bez nich nigdzie wychodzić. Nie chcą się bawić z innymi dziećmi. Stają się aspołeczni. Przy rodzicach chcą być, dlatego że przy nich czują się bezpiecznie. Cofają się do zachowań charakterystycznych dla dużo młodszych dzieci. To jest też ciekawe. To jest pewna forma mechanizmu obronnego. Wpatrują się obojętnie przed siebie. Zdają się nieszczęśliwe, zmieszane, smutne. Stają się wycofane, przestają jeść, mają chroniczne koszmary nocne. Na powrót moczą się albo brudzą w momencie, gdy już przestały to robić. Dzieje się to pod wpływem silnego stresu. Jest to reakcja organizmu, które nie są w stanie do końca opanować. Zmieniają się ze szczęśliwych i aktywnych w wycofane i pełne obaw. Przestają się cieszyć zajęciami z udziałem innych dzieci, takimi jak słuchanie opowieści czy gry. Jeżeli takie rzeczy zauważymy, no to w tym momencie jest to bardzo poważny sygnał do tego, żeby zainterweniować, żeby porozmawiać z takim dzieckiem. Jak? Powiemy sobie o tym za chwilę. Pozwólcie jednak, że jeszcze powiemy sobie, jak radzić sobie z dziećmi, które są starsze. No, to jest jeszcze bardzo ważne. Stają się agresywne wobec innych. Wiem, że może nie jest to temat jakiś taki porywający, który wgniata w krzesło i spowoduje, że jesteśmy zachwyceni. Bo jest to trudny temat, ale jest to bardzo ważny temat. Dzieci pomiędzy 5 a 12 rokiem życia mają różnego rodzaju infekcje i ślady, tak jak te młodsze dzieci w okolicach intymnych. Odczuwają dyskomfort podczas chodzenia i okazują to. Mówią, że coś się boli, że odczuwają pieczenie, spędzenie. To są sygnały, które nie powinny być ignorowane. Mają chroniczne dolegliwości, migreny, bóle głowy, mdłości. Wszystko, co jest związane z silnym stresem. Cierpią z powodu zaburzeń jedzenia. To może być anoreksja, bulimia. Obsesyjnie mówią lub piszą o sprawach seksu. Zachowują się seksualnie nieodpowiednio wobec dorosłych. Są to dzieci, które, zwłaszcza te, które są nagradzane, o których mówiliśmy, które wiedzą, że konkretnymi zachowaniami mogą zdobyć pewne rzeczy, które są im potrzebne. I takie dzieci, które są zaprzyjaźnione ze sprawcą, nie te, które są bite, zastraszone, ale te, które są zaprzyjaźnione ze sprawcą, który im w pewnym sensie płaci za usługi, odczuwają często przyjemność też seksualną związaną ze zbliżeniem. Trzeba dziecku wtedy powiedzieć, i to jest też bardzo ważne, że odczuwanie przyjemności seksualnej nie jest niczym złym, dlatego że są to mechanizmy, które każdy człowiek ma wszczepione. Jest to coś, co dał nam Bóg. Ale że powinny się uwidaczniać w zupełnie inny sposób i w momencie, w którym przeżywamy zbliżenie z mężem albo z żoną, a nie z przypadkową osobą. To jest też bardzo ważne, dlatego że dzieci, które odczuwają przyjemność w czasie tego typu czynności, jeszcze bardziej obarczają się poczuciem winy i czują się moralnie brudne. Dlatego, że patrzą na siebie jako zepsute już do cna, że nic już z nimi nie da się zrobić. Więc mądry dorosły, który będzie rozmawiał z takim dzieckiem, zwróci na to uwagę, że seksualne reakcje są jak najbardziej prawidłowe i że ono reaguje prawidłowo na tego typu stymulacje. Ale że sprawca, który to czyni, nie jest osobą, z którą powinna przeżywać tego typu rzeczy i że jest to moralnie złe. Wyjaśnić wyraźnie różnicę pomiędzy jedną a drugą sytuacją. Podejmują rodzicielską rolę w domu. Są to osoby, które czują się jak ojciec albo jak matka, chcą rządzić pozostałą częścią rodzeństwa, albo na przykład
zaczynają powielać zachowanie rodzica, który na przykład wykorzystuje seksualnie dziecko. I bardzo często jest tak, że w momencie, w którym na przykład ojciec jest sprawcą gwałtu na córce, to najstarszy syn, który też jest w tej rodzinie, też będzie gwałcił swoją siostrę. Bardzo często tak jest. Dlaczego? Dlatego, że taki wzorzec otrzymał od ojca. Czyli to jest dobre, czyli tak mam się zachowywać jako facet. I bardzo często dzieci, które są wykorzystywane seksualnie w rodzinie, to są dzieci, które są wykorzystywane przez dwóch, trzech napastników. To jest tragedia. Kolejna rzecz. Powtarzają obsceniczne słowa i zwroty, które mogły być wypowiedziane w czasie nadużycia. Jest to kolejna wskazówka. O tym mówiliśmy już przy młodszych dzieciach. Rysują wyraźne seksualne obrazki, ale tutaj jest różnica pomiędzy młodszymi dziećmi a starszymi. Młodsze dzieci rysowały tylko narządy. Natomiast tutaj starsze dzieci rysują obrazki, które są związane z tym, co przeżywały w czasie wykorzystywania seksualnego. Czasami są to bardzo szczegółowe obrazki, które dużo mówią. Mają pieniądze z niewiadomych źródeł. Tak jak mówiłem, system nagród i kar. Czasami może to mieć formę prezentu, czasami formę pieniędzy. Są niechętne do publicznego przebierania się na lekcjach WF-u, czy na basenie, czy w jakichś innych sytuacjach, gdzie wymaga to, żeby zdjąć z siebie część odzieży. Już tak zbliżając się do końca tej części, stają się pełne obaw. Odmawiają widzenia się z określonymi dorosłymi, nie uwidaczniając wyraźnego powodu. I otwarcie demonstrują swoją niechęć w stosunku do danej osoby. Ale podobnie jak w przypadku młodszych dzieci, boją się otwarcie powiedzieć dlaczego. Znajdują setki wymówek, żeby nie iść do własnego domu lub domu przyjaciela w szkole, albo jakiegoś domu przyjaciela lub do szkoły, czy jakiegoś innego miejsca, gdzie nastąpiło nadużycie. Z wiadomych przyczyn. Przeżywają traumę. Mówią, że są niedobre, nieprzyzwoite i zepsute. Mają negatywny obraz własnej osoby. To jest to, o czym już mówiliśmy. Sugerują, że mają tajemnicę, o której nie mogą powiedzieć. To już jest bardzo ciekawe. Pytają, czy dotrzyma się tajemnicy, jeżeli coś powiedzą. I wtedy powinniśmy się naprawdę nastawić na słuchanie. I podejść do tego ze zrozumieniem. Mówią, że ich przyjaciel ma problem. To też jest bardzo częste. Nie chcą mówić o sobie. Ja też z kilkoma osobami takimi rozmawiałem, które mówiły, a wiesz, bo pewna osoba, mój znajomy, przeżywa takie i takie problemy. Bardzo często ludzie nie chcą powiedzieć i nie chcą się przyznać, słuchaj, wiesz co, to jest mój problem. I tak na okrętkę mówią, powinniśmy też wtedy bardzo uważnie słuchać. Zaczynają kłamać, kraść, ewidentnie oszukiwać w nadziei zostania przyłapanych. To też jest bardzo ciekawe. Dzieci, które właśnie wchodzą na tą drogę wykorzystywania seksualnego, one nie potrafią w bezpośredni sposób podejść i powiedzieć, tato, wiesz co, została wykorzystana seksualnie, córka do ojca na przykład, mówi. Ale zaczynają robić coś, co ewidentnie jest złe. Po to, żeby ktoś je złapał, żeby sprawa zrobiła się głośna, żeby ktoś się nimi zainteresował i wtedy będą mogły w końcu powiedzieć, co się dzieje, o co chodzi. Zobaczcie, do jakich metod musi uciekać się dziecko czasami, żeby zwrócić na siebie uwagę dorosłego. Czy to nie jest poważny sygnał dla nas? Żebyśmy zaczęli bardziej interesować się życiem naszych bliskich, tych, za których życie jesteśmy odpowiedzialni jako osoby dorosłe, zwłaszcza rodzice. Czy dzieci naprawdę muszą aż do takich metod sięgać,
żeby ktoś łaskawie zwrócił na nich uwagę. Wracają do zachowań charakterystycznych dla młodszych dzieci, czyli też cofają się w rozwoju. Zaczynają się na powrót moczyć. Prezentują nagle niewytłumaczalne zmiany w zachowaniu, zwłaszcza agresję. Wybuchają z byle powodu. Mają przerażające sny. Bardzo często dzieci i młodsze i starsze mają koszmary nocne, w których odtwarzane są sceny, w których brały udział. Stają się silnie depresyjne, podejmują próby samobójcze. Stale uciekają z domu, przestają cieszyć się wcześniej lubianymi zajęciami, które wcześniej sprawiały im radość. Więc to są bardzo poważne sygnały, które możemy odebrać od dziecka, ale jeżeli ktoś bardziej interesuje się swoim smartfonem albo swoją pracą zamiast dzieckiem, to nie wyłapie tych rzeczy. Widziałem nawet taki filmik na internecie, gdzie podstawiony człowiek, to był podstawiony, bo specjalnie chcieli zrobić coś takiego, żeby pokazać pewną rzecz. Tak jak na przykład czasami się ludzie przebierają za bezdomnych, żeby sprawdzić, jak ludzie zareagują. Widzieliście takie filmiki na pewno. I tutaj był mężczyzna podstawiony, który kręcił ukrytą kamerą film. Ojciec siedział sobie na ławce i grzebał w smartfonie w czasie, gdy jego mała córeczka, nie, to chłopczyk było akurat, jego mały chłopczyk bawił się na placu zabaw. A facet nic, ani nie spojrzał na niego nic, po prostu tam grzebał sobie w telefonie. Nie wiem, co on tam robił, bo nie było pokazane. Czy na Facebooku siedział, czy może coś innego. W każdym razie zamiast koncentrować się na dziecku, koncentrował się na swoim telefonie. I ten podstawiony facet, który wcześniej uzgodnił to z matką, bo tam jeszcze matka była, podszedł do tego dziecka i mówi: wiesz co, chodź ze mną, chodź. Dam ci batonika, chodź, mam tutaj coś fajnego. Chcesz batonika? Tak, chcę, mówi mały, to chodź, pójdziesz ze mną. I wziął je za rękę i zaprowadził w krzaki. I w pewnym momencie matka zwraca się do tego swojego męża, tak? Matka tego chłopaka, tam nie pamiętam, jakie imię miał, to przyjmijmy, że a, Zygmunt, Zygmunt, gdzie jest nasz Tomeczek? Potem, jak to, gdzie jest Tom, jest, nie? Mówi, no nie ma go, jak to nie ma? I wtedy zaczął biegać po całym placu i sprawdzać, i szukać, i wołać go. I był przerażony. Mówił: Boże, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Gdzie jest moje dziecko? I wtedy tamten facet wyszedł z krzaków. I przyprowadził je do ojca. I zakończył to taką konkluzją. Zobaczcie. Gdybym był prawdziwym sprawcą, nie miałbym żadnego problemu, żeby odprowadzić to dziecko i je wykorzystać. Jeżeli jesteś ze swoim dzieckiem, czy na placu zabaw, czy w jakimś innym miejscu, pilnuj go. Koncentruj się na nim, interesuj się nim, bo wokół jest wielu ludzi, którzy czyhają na twoją nieuwagę, żeby zrobić mu krzywdę. Nasze społeczeństwo jest obsesyjnie opanowane przez miłość do smartfonów, tabletów i elektronicznych gadżetów, które niszczą intymność tak naprawdę. I ta intymność w zrozumieniu nie tylko seksualnym, ale również takiej osobistej bliskości pomiędzy ludźmi. Wiecie, że nawet dzieci potrafią siedzieć obok siebie na parapecie w szkole i zamiast ze sobą rozmawiać, to pisać ze sobą na Facebooku albo wysyłać do siebie SMS-y. Ja nie mam nic przeciwko korzystaniu z tabletów czy smartfonów. Sam korzystam z takich rzeczy. Ale no raczej nie robię czegoś takiego, że chcę z dzieckiem porozmawiać, to piszę do niego na telefon. Ja bym chciał, żeby moje córki, akurat tak się złożyło, że one same dziewczynki, przychodziły do mnie i mówiły mi o tym, co je boli i o tym, co je raduje. I żebym jako ojciec był postrzegany przez nie jako ich przyjaciel. Wiecie, jaką ostatnio miałem fantastyczną rozmowę z moją córką? Ona teraz wchodzi w wiek 6 lat.
Pierwszy raz miałem z nią taką super rozmowę. Ona już tak rozsądnie, tak fajnie potrafi rozmawiać. Naprawdę to było fantastyczne. Z dziećmi można naprawdę fajnie porozmawiać. Tylko trzeba traktować je poważnie. Nie wolno ich lekceważyć. Zwłaszcza jeżeli mówią o takich rzeczach. Nie można zawieść ich zaufania. Dzieci wykorzystywane seksualnie często wbrew swojej woli, podświadomie zaczynają pełnić różnego rodzaju role społeczne, których na pewno sobie nie planowały. I to, co teraz powiem, o czym wspominałem już troszeczkę na wcześniejszym wykładzie, może być troszeczkę szokujące. Ale gdy, tak jak już mówiłem, gdy zacząłem się zajmować troszkę bardziej pedagogiką i psychologią, zacząłem zupełnie inaczej podchodzić do pewnych zjawisk i pewnych rodzajów ludzi, wśród których żyję. Wcześniej to by było tylko tak, o, zboczeniec, o, prostytutka, o, obrzydliwy człowiek. Tak by było i tak funkcjonowało. Ale gdy zrozumiałem pewne rzeczy, zacząłem patrzeć zupełnie inaczej. Nie tylko z tej perspektywy biblijnej, która jest najważniejsza tutaj i która pomaga nam spojrzeć na drugiego człowieka z miłością i wyrozumiałością, ale również zrozumiałem pewne mechanizmy, które stoją za pewnymi wydarzeniami czy pewnymi doświadczeniami i troszeczkę inaczej zacząłem patrzeć. Dzieci, które są wykorzystywane seksualnie, bardzo często są dziećmi, które w zależności od tego, czy zajmują postawę czynną czy bierną, są albo tymi, którzy atakują innych, wyżywają się na innych. Chcą być od kogoś silniejsze po prostu i gnębią młodszych. Jest to bardzo poważny sygnał. Albo są dziećmi, które przyciągają do siebie ludzi, którzy ich źle traktują i są wobec nich agresywni. Bardzo często też dzieci, które są wykorzystywane seksualnie, zwłaszcza dziewczynki, pełnią rolę prostytutek. Tutaj w Gdańsku jest nawet nightclub. I panie z parasoleczkami chodzą i zapraszają. I to nie jeden jest. I teraz możesz sobie pomyśleć, co za obrzydliwe kobiety, zepsute, straszne po prostu. Mogłyby się za jakąś lepszą pracę wziąć. Ale nikt nie zwraca uwagi na to i nie zastanawia się nad tym, co popchnęło je do tego, że zachowują się w taki sposób, a nie inny. Dlaczego stoją na rogach dróg i czekają na klientów? Bardzo często są to kobiety, które w dzieciństwie były wykorzystywane seksualnie. I to nie jeden raz, nie dwa razy, dziesiątki razy, setki razy. Które zostały zmuszone do tego, żeby praktykować rzeczy, na które nie miały ochoty. I które funkcjonują w taki sposób, że myślą, a to mi się należy, jeżeli to mnie spotkało, to znaczy, że nic lepszego w życiu mnie nie spotka, że ja na to zasługuję. To są dziewczyny, które często są zmuszane do tego, żeby stać. Niektóre prostytutki są porywane jako małe dzieci od swoich rodziców, wykorzystywane seksualnie, żeby je złamać psychicznie i żeby poddały się manipulacji sprawcy. I one stoją później. Nie ma prostytutki, która by powiedziała sobie, a dobra, to jak dorosnę, to będę ladacznicą. To jest moje marzenie. Tak jak ktoś chce być lekarzem, czy jakimś innym. Nie ma takiej osoby. To są bardzo mocno skrzywdzone dzieci. Bardzo mocno.
Wykorzystywanie seksualne może prowadzić też do różnego rodzaju dewiacji seksualnych, o czym mówiliśmy sobie też troszeczkę na wcześniejszym wykładzie. Wypaczyć pewne pojęcia seksualności człowieka, pewne podejście do tego, w jaki sposób tą seksualność można realizować. To jest też jeden z problemów. Może się objawić również w taki sposób, że popchnie kogoś do homoseksualizmu. Ktoś może być normalnym, zdrowym człowiekiem, natomiast pod wpływem wykorzystywania seksualnego może uaktywnić w sobie mechanizmy homoseksualne. Znam takie przypadki, nie będę teraz opowiadać. Zresztą, jak już jesteśmy przy homoseksualistach, nie ma, może inaczej, nie, że nie ma, ale bardzo, 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 bardzo nikły procent homoseksualistów, którzy się takimi urodzili. Dlatego, że często na przykład jako swoje usprawiedliwienie podają, takim Bóg mnie stworzył, to takim nie ma. Nie ma homoseksualistów, praktycznie jest bardzo niewielki odsetek, którzy są takimi z natury. Zazwyczaj jest to spowodowane wypaczeniami związanymi z niedopatrzeniem rodziców i budowaniem niewłaściwego rodzaju relacji z dzieckiem. Zarówno ze strony ojców, jak i matek, ale to też jest osobny temat, który można by było omówić. Może to prowadzić do zaburzenia płci. Mężczyzna może zacząć odczuwać, że jest kobietą i na odwrót. Są bardzo skomplikowane mechanizmy. Też w zależności od tego, czy jest się dziewczyną, czy jest się chłopakiem, wykorzystywanie seksualne może doprowadzić albo do tego, że w pracy będziemy wybierać sobie najsłabsze obiekty i dobierać się do nich, próbować je molestować seksualnie, albo możemy, jako kobiety, przyciągać sprawców do siebie. Ponieważ, nie potrafię tego wyjaśnić, ale takie osoby tak jakby są GPS-em naprowadzającym tych, którzy wiedzą, że akurat tą osobę można wykorzystać. Może też to prowadzić do awersji seksualnej. Nawet w małżeństwie. Wykorzystywanie seksualne może spowodować, że trauma będzie tak silna, że osoba, która została wykorzystana, nawet jeżeli będzie miała już stabilny związek, nie będzie potrafiła przełamać w sobie niechęci do zbliżenia seksualnego. Więc są to bardzo, bardzo poważne rzeczy, które mogą zaważyć na życiu i całej przyszłości danego człowieka. I tutaj dorosły, który w profesjonalny, w rozsądny sposób, tak po Bożemu podejdzie do tej kwestii, może naprawdę pomóc takim osobom w uniknięciu pewnych poważnych problemów życiowych. Dlatego, że zły dotyk boli przez całe życie. I teraz zachodzi pytanie, no, w jaki sposób pomóc takiemu dziecku? Co możemy zrobić, żeby wyjść naprzeciw jego potrzebom? Na początek kilka ważnych rzeczy, w sumie dwie, tak króciutko. Jeżeli naprawdę chcemy pomóc takiej osobie, jeżeli nie jesteśmy, nie wiem, zaskoczeni tak nagle, że ktoś podchodzi do nas i zaczyna mówić, ale wiedzieliśmy o tej sprawie, warto by było dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego, jak pomagać takim osobom. Na YouTubie jest pełno filmików, które poruszają na przykład takie kwestie. Można zainteresować się fachową literaturą, jak również od strony prawnej, co można zrobić, żeby takiemu dziecku pomóc. Żeby nie było tak, że dziecko przyjdzie, spodziewa się pomocy, a my rozłożymy ręce. I druga rzecz, oprócz tego, że powinniśmy być przygotowani merytorycznie, powinniśmy też przygotować się psychicznie i duchowo. Dlatego, że każdy z nas ma określoną wytrzymałość psychiczną. I dla niektórych z nas może to być naprawdę bardzo trudne,
żeby słuchać w ogóle o takich rzeczach, a co dopiero, żeby pomóc. Musimy jednak pamiętać, żeby nie przenosić swoich emocji i swoich przeżyć na dziecko, nie przypisywać mu tego i starać się nie okazywać tego, dlatego że to może utrudnić mu otworzenie się przed nami. I teraz pierwszą i najlepszą pomocą, której można udzielić dziecku, jest rozmowa. Ale trzeba umieć rozmawiać w odpowiedni sposób. Po pierwsze, kilka takich cech. Należy najpierw nawiązać kontakt z dzieckiem. Luźny kontakt. Porozmawiać o tym, jaka piękna pogoda jest dzisiaj, albo nie wiem, o tym, co lubi robić. Najlepiej, jeżeli by rozmowa dotyczyła tego, co dziecko lubi robić, co jest związane z jego osobą. Będzie mu łatwiej się otworzyć, przygotuje grunt do tego, żeby mogło powiedzieć nam coś więcej, co jest zasadniczym celem tej rozmowy, czyli otworzyć się na to, co przeżyło. Druga rzecz, musimy przejść do pytań, kiedy taką płaszczyznę ułożymy, a mają to być pytania otwarte i nie powinny zadawać pytań sugerujących. Co to znaczy? Czyli na przykład mogę powiedzieć, co mógłbyś mi powiedzieć na temat tej sprawy? To jest pytanie otwarte. Dajemy dziecku wybór, co chce powiedzieć. Nie naciskamy na nie, dlatego że wtedy się zamknie. I druga rzecz, nie mogą być to pytania sugerujące, co to znaczy. Czy zrobił to z tobą w domu, czy w lesie? Podobało ci się, czy ci się nie podobało? Pytania, które sugerują odpowiedź. Nie powinno czegoś takiego być. Należy parafrazować wypowiedzi dziecka, czyli powtarzać to, co powiedziało, ale innymi słowami. To jest nawet dobre w przypadku normalnych rozmów, czy to w małżeństwie, czy normalnych takich rozmów międzyludzkich, żeby pokazać, że faktycznie staramy się zrozumieć naszego rozmówcę. Czyli na przykład możemy powiedzieć, wydaje mi się, że chciałeś przez to powiedzieć, albo o ile dobrze zrozumiałem, miałeś na myśli, że... Kolejna rzecz. Odczytuj i nazywaj emocje dziecka. To też pomoże mu się otworzyć i pokazać, że starasz się je zrozumieć. Czyli na przykład, jeżeli coś opowiada, widzimy, że ręce mu drżą, to możemy powiedzieć, widzę, że jesteś zdenerwowany. Albo widzę, że jest ci przykro. Ustal z dzieckiem nazewnictwo dotyczące intymności i stref seksualnych. Dlaczego? Dlatego, że dziecko często jest małe i ono nie wie, jak profesjonalnie nazywają się takie miejsca. Często też słyszy różne wulgarne słowa, które w czasie wykorzystania padają i może znać tylko takie. Dlatego warto jest tutaj zbudować właśnie taką płaszczyznę związaną z tym, jakimi pojęciami będziemy się posługiwać. Pozwól dziecku ujawnić to, co w danym momencie jest w stanie przekazać. Jeżeli widzimy, że dziecko nie jest w stanie kontynuować rozmowy, bo jest to zbyt pobudzające je emocjonalnie, zbyt silne emocje wyzwala, nie powinniśmy naciskać. Powinniśmy docenić to, że dziecko powiedziało nam tyle, ile powiedziało. Jeżeli będzie chciało, to za jakiś czas znowu obdarzy nas zaufaniem i powie nam coś więcej. Na przykład ja miałem taką osobę, nie będę mówił kogo, gdzie, to jest nieważne, która postanowiła przyjść do mnie i otworzyć się przede mną i powiedzieć o tego typu doświadczeniach w swoim życiu. Z racji tego, że miałem już wiedzę na ten temat, tak jak mówiłem, pomodliłem się też wcześniej, chociaż byłem zaskoczony tym, że ktoś do mnie przyszedł właśnie, żeby poruszyć takie kwestie. I naprawdę okazałem, tak jak potrafiłem, najlepiej zainteresowanie tej osoby, współczucie, chęć okazania pomocy. Ta osoba jest chętna, żeby dalej się ze mną spotykać, żeby powiedzieć coś więcej. Więc to jest też bardzo ważne. Nie trzeba być pastorem, żeby ludzie się otwierali. Trzeba po prostu w odpowiedni sposób do nich podejść.
Kolejna rzecz. Pozwól dziecku na wyrażanie emocji, nie blokuj ich. Czyli jeżeli dziecko opowiadając nagle zaczyna płakać, albo krzyczeć, albo jakoś inaczej się zachowywać, nie powinniśmy mówić, przestań, nie rób tak, albo weź nie płacz, daj spokój, jakoś to będzie. Dlatego, że w ten sposób bagatelizujemy problem i pokazujemy, że tak naprawdę mamy gdzieś to, co dziecko do nas mówi. Kolejna rzecz, bądź ostrożny z bliskością fizyczną. To też jest bardzo ważne. Czasami, kiedy dziecko na przykład zacznie płakać, wyzwalają się w nas takie emocje, współczucie, czułość, tkliwość taką. I chcielibyśmy od razu dziecko przytulić. Nie róbmy tego, jeżeli ono się na to nie zgodzi. Dlaczego? Dlatego, że dotyk fizyczny może kojarzyć z wykorzystywaniem seksualnym. I zamiast to pomóc, chociaż nie mielibyście złych intencji, dziecko może odebrać was jako kolejnych napastników, którzy chcą się do niego dobrać. Nie składaj pochopnych obietnic. To jest też bardzo ważne. Nie wiesz, w jaki sposób potoczą się dalsze losy tego dziecka. Nie wiesz, co się z nim stanie. Nie wiesz, co się stanie ze sprawcą. Więc nie mów na zasadzie, wiesz co, policja na pewno to załatwi. Ten facet będzie siedzieć. Albo na przykład, nie martw się, nie spocznę, dopóki ci nie pomogę. Warto być ostrożnym w tego typu deklaracjach, bo nie wiadomo, jak się sprawa ułoży. Można zapewnić, że ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej pomóc dziecku. Ale nie możemy składać obietnic na zasadzie, że na pewno coś się stanie, bo nie wiesz tego. Nigdy nie obiecuj dziecku, że zachowasz rozmowę w tajemnicy. Dlaczego? Dlatego, że dziecko będzie bardzo poważnie traktowało to, że złożyłeś mu taką obietnicę. Zaufało ci. Jeżeli więc powiesz, że nie powiesz tego, a powiesz, zawiedziesz jego zaufanie i wtedy jeszcze bardziej utwierdzi się w tym, że każdy dorosły to jest oszust, to jest kłamca, że nie warto jest wierzyć dorosłym. Dlatego możesz powiedzieć na przykład, słuchaj, wiesz co, wiem, że jest to dla ciebie ważne, żeby o tym nie mówić, jest to wstydliwe dla ciebie, ale nie mogę tego zostawić dla siebie, bo inaczej ci nie pomogę. Ja muszę to powiedzieć, tym bardziej, że będziesz rozmawiać kiedyś, czy z sędzią, czy z prokuratorem, czy z jakąś inną osobą, której i tak będziesz musiała to powiedzieć. Dlatego ja mogę iść i porozmawiać w twoim imieniu i mogę pomagać ci w tej sprawie, ale ja nie mogę tego zatrzymać dla siebie. Dziękuję, że mi zaufałaś. To pokazuje, że po prostu obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i ja nie chcę go zawieść. Zawiódłbym to zaufanie, gdybym zatrzymał to dla siebie. A ja faktycznie chcę ci pomóc, tak jak powiedziałem. Nie należy też nigdy pytać, dlaczego. Bo to wywołuje u dziecka poczucie winy, więc pytania typu no to po co tam poszedłeś? O, dlaczego nie uciekłeś? Dlaczego nie porozmawiałeś z rodzicami? Bo spowodują, że takie dziecko jeszcze bardziej poczuje się podle. Powinniśmy unikać takich pytań. Zapewnij dziecko, że ma prawo czegoś nie wiedzieć lub nie rozumieć. To jest też to, o czym mówiliśmy wcześniej. Takie dzieci często myślą sobie, to jest moja wina, że tak się stało. Być może ja się zachowałam, czy zachowałem w jakiś sposób, który spowodował, że on czy ona mnie potraktowali w taki sposób. Należy dziecku powiedzieć, że to nie jest jego wina. Że to dorosły, który dopuścił się nadużycia, albo ktoś, kto był silniejszy i starszy od niego, niekoniecznie dorosły, że to on ponosi odpowiedzialność za to, co zrobił. Że to było jego niewłaściwe zachowanie, nie dziecka. Kolejna rzecz. Zapewnij, że dziecko nie jest winne tego, co się wydarzyło. Tak, to co mówiliśmy. Doceń to, że dziecko się przed tobą otworzyło. Powiedz dziecku, co się będzie dalej działo. To też jest bardzo ważne. Że pójdziesz, że zgłosisz to gdzieś, że może rozmawiać jeszcze z jakimiś innymi osobami, żeby się nastawiło,
ale że jest to wszystko dla Jego dobra. Więc rozmowa to jest coś, co jest niezwykle ważne. Dzieci często wysyłają sygnały. Jest to niemy krzyk, który wysyłają do dorosłych z prośbą o pomoc. Styl ubierania się, zachowania, pewne półsłowa, pewne rysunki, to wszystko, co mówiliśmy, może wskazywać na to, że problem jest bardziej złożony. Bardzo rzadko kiedy dziecko przyjdzie i powie: słuchaj, mam problem. Tak jak mówiliśmy, 75% z tych dzieci nigdy o tym nie wspomina. Jezus Chrystus kochał dzieci. Dla Niego dzieci były radością życia. Kiedy matki przychodziły do Niego razem ze swoimi dzieciaczkami, a uczniowie, chcąc dobrze, mówili: słuchajcie, zabierajcie te dzieci, idźcie stąd, on nie ma czasu na dzieci, on jest zmęczony, teraz jest zajęty innymi rzeczami. Jezus powiedział: nie przeszkadzajcie przychodzić do mnie. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Bardzo często Jezus stawiał dzieci jako wzór dla chrześcijanina do właściwego postępowania. Powiedział, że mamy stać się jak dzieci, żeby wejść do Królestwa Bożego. Jezus brał w objęcia dzieci nie po to, żeby je wykorzystać, obmacać czy zrobić cokolwiek innego obrzydliwego, ale po to, żeby je przytulić do swojego czułego, kochającego serca, żeby je pogłaskać, żeby z nimi porozmawiać, żeby się pośmiać, pobawić, żeby im coś poopowiadać, a one wsłuchane słuchały każdego słowa, które opowiadał, siedząc u Jego stóp albo u Niego na kolanach. I Jezus był cudownym przykładem tego, w jaki sposób dorośli mają traktować dzieci. Jezus błogosławił dzieci, nie wykorzystywał je. On je błogosławił, On się modlił za nie. On zawsze poświęcał im swój czas. Był tak wyczulony na punkcie dzieci, że w Ewangelii Marka w 9 rozdziale, w wersecie 42 powiedział: a kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Czy Jezus kocha dzieci? Bardzo. Czy poważnie traktuje to wszystko, co przechodzą? Bardzo. Czy interesuje się nimi? Bardzo. O ileż bardziej my, jako Jego naśladowcy, powinniśmy poświęcać uwagę tym, którzy są mali i bezbronni. Tym, którzy nie są jeszcze w pełni zaznajomieni z realiami życia, z sytuacjami, z którymi mogą się zetknąć. Od kogo się mają tego nauczyć? Kto ma im do tego przygotować? Jezus zawsze miał dobre słowo dla tych, którzy przechodzili przez różne trudności i którzy dla innych byli niczym więcej jak śmieć. Tak było w przypadku prostytutki, która przyszła do Jezusa, a raczej przywleczono ją do Jezusa. I co jest ciekawe, w tej historii dowiadujemy się, że Jezus okazał miłość zarówno sprawcy, jak i ofierze. Ofiarą tutaj była prostytutka. Powiedzcie mi, jak można kogoś przyłapać na cudzołóstwie? Jakby powiedziano, że przyłapali ją na gorącym uczynku. Jeżeli na przykład byłaby taka sytuacja, że nie wiem, mąż wraca do domu z pracy, przykładowo, i zastaje swoją żonę z innym facetem, to przyłapał ich na cudzołóstwie. No można. Ale w momencie, w którym tylu świadków, którzy ją przyprowadzili, mówią: przyłapaliśmy ją na cudzołóstwie.
I Mojżesz nam kazał takie kamienować. Powiedzcie mi, jak to jest możliwe, żeby tyle osób wiedziało? Tym bardziej, że to była prostytutka, więc jak mogli ją przyłapać na cudzołóstwie, skoro ona legalnie, oficjalnie się tym zajmowała? I jakoś do tej pory nikomu to nie przeszkadzało. Myśleliście kiedyś nad tą sytuacją? I co Pan Jezus zrobił? Mógł im powiedzieć, słuchajcie, obłudnicy, wiem, co zamierzacie. Przez nią chcecie usiedlić mnie. Jeżeli zaraz stąd nie pójdziecie, to powiem, który z was to zrobił i coście robili i co macie na sumieniu. Mógłby tak zrobić? Albo mam takie dowody na was, które mogę przedstawić, że to was ukamienują, a nie ją. Zresztą według prawa, na które się powoływali, powinien być ukamienowany zarówno mężczyzna, jak i kobieta, którzy się dopuścili cudzołóstwa. Gdzie jest mężczyzna? Na pewno był w tłumie wśród tych, którzy krzyczeli, że trzeba ją ukamienować. I teraz, jak Jezus potraktował sprawców? Pamiętacie? Zamiast wytknąć im wszystko, wywalić im to w twarz, zaczął pisać ich grzechy na piasku. Nie tak, żeby wszyscy widzieli. Nie tak, żeby poczuli się śmieciami. Nie tak, żeby ich zawstydzić. On kochał sprawców tak samo, jak kochał ofiarę. Grzechy ich pisał na piasku, nie na kamieniu. Żeby je można było łatwo zmazać, bo krew Jezusa zmywa każdy grzech. Więc w tej historii jest dobra nowina dla sprawców. Jezus Chrystus może przebaczyć ci twój grzech. Może oczyścić cię z niego. Jeżeli wyznasz swój grzech, Biblia mówi, jeżeli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Tak jest napisane. Jeżeli ukorzysz się przed Bogiem, jeżeli przyznasz się przed Nim do tego, że zrobiłeś źle i potrzebujesz Jego pomocy, On pomoże ci się z tego wyzwolić. Wiesz dlaczego? Bo bardzo cię kocha pomimo tego, że robisz coś, co rani Jego serce i innych ludzi. Ale jest tutaj nadzieja również i dla ofiar. Jezus znał życie tej kobiety. Wiedział, kim ona jest. Wiedział, że zasługuje na śmierć. A mimo to, co zrobił? W Ewangelii Jana w 8 rozdziale czytamy o tej historii. Tam padają takie słowa. A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, ponieważ tamci byli tak poruszeni, że poszli sobie. Jezus wykazał im, że oni też są grzesznikami. Mówi, kobieto, gdzież są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła, nikt, Panie. Wtedy rzekł do niej Jezus, i ja również nie potępiam cię. Idź i od tej chwili już nie grzesz. Jezus cię nie potępia. On wie, że to, co się stało, nie jest twoją winą. Jeżeli jesteś dzieckiem wykorzystywanym seksualnie, albo jeżeli masz styczność z taką osobą, pokaż jej miłość Jezusa. Pan Jezus powiedział, że cię nie potępia. On może zmienić twoje życie. On może rozpocząć na nowo to, co człowiek zepsuł. Biblia mówi o tym bardzo wyraźnie. Mówiąc o tym, że będzie nowe stworzenie na przykład, że będzie nowy człowiek i tak dalej. Jezus potrafi uczynić wszystko nowym.
Jeżeli miałeś niewłaściwe doświadczenie, przykre doświadczenie związane z niewłaściwym sposobem zapoznania się z seksualnością, Pan Jezus może ci pokazać, że nawet pomimo twoich przeżyć, seks może stać się radością i błogosławieństwem dla ciebie, czyli czymś, do czego przeznaczył go Bóg. Jedyne, co musisz zrobić, to przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, zwrócić się do Niego, wylać przed Nim całe swoje serce. On ma wszelką moc na niebie i na ziemi, której chce używać do tego, żeby leczyć, żeby pomagać, żeby podnosić. To dlatego umarł za każdego z nas. A nawet ci z nas, którzy nigdy nie doświadczyli czegoś takiego, którzy nigdy nie zetknęli się z takimi osobami, ten temat również powinni potraktować bardzo poważnie i zacząć interesować się ludźmi, którzy żyją wokół nas. Tak bardzo dzisiaj jesteśmy skupieni na sobie. Tak bardzo dzisiaj jesteśmy skupieni na tym, żeby to mnie się żyło dobrze. Żebym to ja się miał najlepiej, ewentualnie moja rodzina. Ale moi drodzy, czy jako chrześcijanie powinniśmy się interesować ludźmi tylko pod kątem tego, żeby wręczyć im książkę czy ulotkę? Czy wyjść z takim chrystusowym sercem, z miłością do drugiego człowieka, do ludzi, którzy naprawdę tego potrzebują, którzy przez życie są skopani, stłamszeni, którymi diabeł okrutnie zabawił się? Jezus powiedział, że mamy być solą ziemi i światłością świata, zwłaszcza dla takich osób. Jak podchodzisz do ludzi, którzy żyją wokół ciebie? Czy interesujesz się ich życiem? Na następny raz, czyli jutro, będziemy mieli ostatni temat i będziemy mówili, do czego grzechy seksualne mogą nas doprowadzić. W sensie duchowym. To będzie bardzo poważny, bardzo taki mocny temat. Będziemy mówili o zniewoleniu duchowym. Chciałbym prosić was bardzo, jeżeli będziecie mieli czas, czy odsłuchać, czy przyjść tutaj. Bądźcie tutaj razem ze mną. Żebyśmy wspólnie mogli ten temat przeanalizować. Chciałbym teraz na koniec pomodlić się. Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w niebie, chcemy dziękować Tobie z całego serca za to, że to Ty jesteś inicjatorem tej serii wykładów. I dziękuję Ci, Panie, za to, że potwierdzasz mi co rusz, że są to potrzebne tematy, które jako chrześcijanie powinniśmy potraktować poważnie i zacząć o tym mówić otwarcie. Zastanawiać się też nad tym, w jaki sposób pomagać takim osobom, jak ich traktować. Boże, pomimo tego, że wiedziałeś wszystko na temat zarówno faryzeuszy, jak i prostytutki, którą przyprowadzili do Ciebie, i każdemu mogłeś wytknąć niejedną, nie potępiłeś ani jednych, ani drugich, ale zwróciłeś się do nich z przebaczającą miłością. Panie, daj, abyśmy również i my tą miłość posiedli, Panie, aby ona została rozlana w sercach naszych. Abyśmy mogli, Panie, z wyrozumiałością, ze zrozumieniem podchodzić do ludzi, którzy zostali zwiedzeni przez szatana, zostali przez niego perfidnie wykorzystani. To nie oznacza, że mamy się z nimi zgadzać, że mamy tolerować to, co robią, udawać, że nic złego się nie stało.
powinniśmy mieć obrzydzenie do grzechu i Biblia mówi o tym wyraźnie, że bać się Boga znaczy nienawidzić zła, nie tylko się nim brzydzić, nienawidzić zła. Ale jednocześnie mamy okazywać miłość grzesznikowi, bo każdy z nas jedzie na tym samym wózku. Jeden ma problem, ty z tym, drugi z tamtym, ale każdy potrzebuje przebaczenia, każdy potrzebuje mocy Twojej krwi w swoim życiu. Spraw, Panie, abyśmy potrafili interesować się ludźmi, którzy żyją wokół nas, zwłaszcza dziećmi, które mamy na wychowaniu. Abyśmy, Panie, poświęcali im czas, aby one były dla nas najważniejsze. Abyśmy zawsze potrafili znaleźć czas na to, żeby z nimi porozmawiać, żeby się z nimi pobawić, żeby je wysłuchać, Panie. I również, gdy będą dorosłe, aby mogły bez problemu, z zaufaniem zwracać się do nas. Żeby traktowały swoich rodziców i dorosłych opiekunów jako podporę, jako ochronę, jako kogoś, do kogo zawsze można przyjść. Prosimy Ciebie o to, Panie, abyśmy również takimi duchowymi rodzicami mogli być dla siebie nawzajem. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.